Dzień dobry, dzisiaj ambitna historia. Historia Beauty Wow, taki cykl rozpoczynam razem z Agnieszką Skowrońską z Zielonki. Witajcie. Która już od ponad 20 lat w branży kosmetycznej, zgadza się Aga? Tak, tak. Nasze ambitne historie mają to do tego, że mówimy o tym, co jest super teraz, czym zajmują się przedsiębiorcy, co ich motywuje do tego, bo bardzo często wybieram osoby, które robią biznes, ale z pasji. Ty jesteś taką osobą dla mnie, w której widać tą pasję, dlatego tu jesteś, dlatego rozmawiamy, bo chcę, żebyś zainspirowała też innych w każdej branży. I pierwsze pytanie moje jest, jak właściwie się zaczęło, że robisz to, co robisz? To jest bardzo taka ciekawa historia, dlatego że tak myślałam o tym spotkaniu dzisiejszym i tak rozmyślałam, mówię, no tak, kiedy to się zaczęło? Oprócz tego, że zaczęło się od jakiegoś tam kursu wizażu, powoli budowania swojej drogi kosmetycznej, bo to najpierw były paznokcie, później dopiero kosmetyka i coraz głębiej w tą kosmetykę wchodziłam. Ale przypomniałam sobie, jak w liceum, jakimś, nie wiem, trzeciej klasie musieliśmy wybierać tam ewentualne zawody. Ja między innymi jako taki ostatni wybór, mój dobra, studium kosmetyczne. Aha. I w ogóle ja wtedy absolutnie nie miałam pojęcia, co ja w ogóle piszę i co to znaczy dla mnie, że ja miałabym być kosmetyczką. To okay. Absolutnie w ogóle idea fix, ale intuicja. To pewnie było to. No właśnie, myślę, że też to, że po prostu lubisz kontakt z ludźmi. Tak, tak, że masz bardzo dużo takiego wyczucia empatii. I to chyba to pomogło, tam się pokierowało. Tak, to myślę, że tak. A powiedz mi, co właściwie robisz? Bo wiesz, branża kosmetyczna, no to jest szeroko pojmowana. My tutaj widzimy w tle różnego rodzaju kosmetyki, na stronie można znaleźć różne porady. Od niedawna nagrywasz też firmy, więc przed kamerą to już nie jest pierwsze Twoje wystąpienie. Nie stresujące. Ale powiedz, co ciekawego, co właściwie najbardziej kochasz w tej pracy i co Ci sprawia największą taką przyjemność, co się u Ciebie dzieje w salonie? Stworzyłam salon bardzo taki, który podchodzi całościowo do klientki. Nie ograniczamy się tylko do kosmetyków i do stricte pielęgnacji, tylko tworzymy dla klientek szytą na miarę poradę zgodnie z suplementacją, z tym, co jest jej potrzebne w pielęgnacji, w zabiegach, czyli taki program beauty całościowy. I holistyczny. I holistyczny, tak, żeby uwzględnić jej indywidualne potrzeby. Nie, że są zestawy, no zrobimy zestaw nawilżający. No to będzie zestaw nawilżający, który może być, każdy jego element, każdy krem może być z innej firmy. Dlatego, że tak będę to czuła i będę to też sprawdzała i drążyła z dziewczynami, z klientkami i z klientami także, żeby dobrać taki optymalny garnitur dla niej, do tych potrzeb, które w danej chwili ona ma. Więc to jest też ważne, żeby się tak nie zamykać na to. I myślę, że też to otwarcie takie, prawda, że my mamy to otwarcie, ja i koleżanki, które ze mną pracują, że jesteśmy otwarte na to, co się z tymi dziewczynami już nie dzieje, z ich potrzebami. No i słuchanie tego. Co tam właśnie się wydarzyło? Co się wydarzyło? O czym pani powiedziała, że chorowała, a może gdzieś była? I co to spowodowało? Jakie miało konsekwencje? No rzeczywiście jest to tak, że jeśli zawód jest pasją, no to pracuje się trochę inaczej. Nie pracuje się mniej, absolutnie, ale może większą przyjemność się ma w czasie pracy. Oto tak. Tak, wspomniałaś o tym, że pracujesz z kimś, no bo masz salon, zarządzasz już personelem, jest Was kilka, są tutaj, nazwijmy to, różne oddziały, różne pokoiki, dużo się tu dzieje. Aga, ale ambitne historie mają to do tego, że pokazujemy, że jest super, ale pokazujemy też, że ta droga jest ważna, czyli osiągnięcie sukcesu, osiągnięcie jakichś swoich marzeń, pomysłów, celi zawodowo właśnie, no, różnej maści, no to jest też droga czasem z wybojami. Czy podzieliłabyś się może czymś takim, co może czasem nie wiem, powoduje, że jest ciężko, albo właśnie jak buduje się ten zespół, od czego zacząć, na jakim etapie zdecydowałaś się, no bo mówmy się,
że jest to w jakiś sposób fajne, no bo firma rośnie, ale jest to też obciążenie, prawda, finansowe, odpowiedzialność za ludzi. Tak. Podzielisz się tą drogą, jak to wyglądało? No więc zaczynając od początku, to tworzenie gabinetu i takie szukanie dla siebie miejsca, to rzeczywiście to było krok za krokiem, bo zrobienie kursu wizażu spowodowało, że ja tak zaczęłam malować, ale potem widziałam, że nie wiem, dziewczyna przychodzi z paznokciami w jakiejś innej tonacji, która mi w ogóle nie gra z tym, co ja chcę zrobić na twarzy, więc zaczęłam się interesować paznokciami. To spowodowało znowu, że byłam w bliskim kontakcie z tymi kobietami, więc kurczę, chciałam jej pomóc, tutaj zrobić jakiś zabieg, więc zaczęłam iść w tym kierunku. I to zgłębianie tego wszystkiego, ten proces też no, nie był taki proste, dlatego że w międzyczasie życiowo mi się bardzo zawirowało. Rozwiodłam się, zostałam z dwójką dzieci sama i z biznesem, który dopiero raczkował. I tak naprawdę z tą moją firmą rosły moje dziewczyny, moje córki. I naprawdę to one jakby też no, ten ciężar i tę trudność ponosiły, bo moje wybory nawet mieszkania, w którym mieszkam, były związane z tym, żeby to było blisko gabinetu, żebym miała możliwość szybkiego przemieszczania się, opiekowania się nimi i budowania firmy. To naprawdę proste nie było. To, co mogę powiedzieć, no, biznesu nie buduje się szybko. I, no i trzeba mieć tą pokorę w sobie, że to nie będzie z dnia na dzień, to jest proces. Tak jak nie jesteśmy w stanie nauczyć się wszystkiego szybko, tylko zbieramy doświadczenia krok za krokiem i no, to myślę, że to nie jest taka super porada, którą chciałyby dziewczyny usłyszeć. No tak, wiemy, że budowanie biznesu to cierpliwość, pokora, wytrwałość. Bywają różne ścieżki, gorsze, lepsze dni. Aga, a gdybyś miała podzielić się taką jedną radą może, jakiś masz cytat, może przysłowie, jakieś zdanie może dla podobnej osoby jak ty, kobiety, która czasem stoi przed wyborem, czy właśnie może rzucić korporację, pójść na swoje, ale jest jakaś odpowiedzialność. Wiele osób często słucha tych wywiadów, inspirując się innymi przedsiębiorcami, właśnie słuchając. Ja jestem za tym, żeby znać dwie strony medalu. I tą dobrą, że jest super biznes. Można, nie wiem, wyjeżdżać, brać urlop, kiedy się chce, ale też no, są powiedzmy te minusy. Jak w tym wytrwać? Jesteś w stanie podzielić się taką radą właśnie z taką osobą. To znaczy, ja myślę tak, że jeśli ta praca rzeczywiście przynosi satysfakcję i ten codzienny trud i to jest rekompensowane no, tym, że przychodzi zadowolona klientka, która mówi, że no, nareszcie ktoś mi dobrał pielęgnację. Tak. To jest to, czego szukałam cały czas. To są te momenty, dla których absolutnie warto ponosić, nawet to ryzyko ponieść, prawda? Że zostawiam ciepłą posadkę i po prostu będę robiła coś innego. I myślę, że tutaj ta pasja i to właśnie to, czego, że szukasz takiego spełnienia, takiego właśnie, może trudno mi teraz znaleźć słowo, ale po prostu zadowolenia. Takiej satysfakcji może, tak? Absolutnie, tak. To też buduje naszą samoocenę, że robimy coś dobrze i że to wychodzi i że to jest potrzebne. Nawet teraz w tej sytuacji trudnej pandemii, jak klientki dzwoniły i tak, zależy nam, żeby ten gabinet przetrwał. No to były słowa, które absolutnie tchnęły taką wiarę, że należy to robić dalej i robić jeszcze lepiej. Absolutnie, mówię, pierwszy taki telefon spowodował łzy od razu. Ja się popłakałam natychmiast, bo po prostu byłam tak wzruszona. Mówię, okej, teraz już wiem, po co to robię. Zadzwoniłam do moich dziewczyn, do mojego zespołu. Czasem potrzeba takich motywacji. Tak, ja właśnie wtedy zadzwoniłam do moich dziewczyn, moich właśnie dziewczyn, które ze mną pracują. I ja im to powiedziałam. Mówię, słuchajcie, nie jesteśmy tu bez potrzeby, jednak tak, to tak. Jest ważne dla pani i dla nas. Nie? Więc tak, to myślę, że to. No i też powiedzmy taki wspólny team zawsze, tak. Czy zatrudniamy ludzi, a nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale czy zatrudniamy ludzi, czy nie musi to być partner, nie muszą to być dzieci. Zawsze wydaje mi się, że można znaleźć jakieś grono ludzi, które może wspierać, bo często ja widzę, że ktoś narzeka, nikt mnie nie wspiera, tak? W moim biznesie, w moim pomyśle, okej, bo może to jest tak, że pytasz nieodpowiednich ludzi, albo masz wokół siebie nieodpowiednich ludzi. Nie chodzi o to, żeby ich odrzucać od razu, no bo to jest czasem trudne, ale o to, żeby
może znaleźć właśnie takich ludzi, czy tych klientów, czy właśnie zespół, którzy motywują, prawda? Bo też pytałaś o ten zespół, prawda? To jest tak, że zespół jakby, przynajmniej ja, nie robiłam takiego założenia otwierając gabinet, że ja będę zatrudniała kogokolwiek. Absolutnie. Miałam przyjmować klientki, miałam robić zabiegi i w ogóle tylko tyle. Rozkwitł ten biznes tak, że zaczęły być potrzebne kolejne ręce do pomocy. No i tu się oczywiście pojawił problem zarządzania. I to myślę, że każda z nas to ma, ale w takim małych biznesach, bo nie jesteśmy do tego zawodowo uczone. Ale tutaj to wsparcie, o którym powiedziałaś. Absolutnie trzeba korzystać z kursów, ze szkoleń, z coachów. No tutaj bez tego, bo Iwona Szczęsna bez niej nie byłoby mnie tutaj w takim wymiarze, jakim jestem. Absolutnie to pomaga. To. Więc czasem łatwiej się zwrócić właśnie do obcej osoby, która zawodowo i tak na zimno oceni tą sytuację, niż do kogoś bliskiego, kto z emocjami podejdzie do tej sprawy i nie pomoże nam. Więc naprawdę trzeba zawierzyć specjalistom. Tak jak idziemy do kosmetyczki, żeby nam specjalistycznie przeprowadziła zabieg, to ja udałam się do Iwony, żeby zasięgnąć języka coacha, jak ja mam sobie poradzić z różnymi problemami, na przykład w zespole. Właśnie. No. Dziękuję Ci bardzo, Aga, za tą historię. Jest ona inspiracją dla mnie, Ty jesteś inspiracją. Dziękuję Ci, że zgodziłaś się. I zachęcam Was do spojrzenia. Jeżeli jesteście z okolic Warszawy, to ja serdecznie polecam, jako zadowolona klientka, pomalowana nawet do wywiadu dzisiaj, dobrane, po prostu jest już wszystko, co możliwe. I bardzo dziękuję za to podejście, za to, jaką jesteś osobą i za Twoją historię, która pójdzie w świat. No dobrze, to ja teraz już kończąc i dziękując za to wszystko, to ja dziękuję ambitnej matce, że dzięki nim właśnie zaczęłam nagrywać filmy, że się okazało, że się nie boję kamery, bo to właśnie Wy pomogliście mi w tym, żeby zrobić ten pierwszy krok. Bardzo dziękuję. Dziękuję i polecam wszystkim. Dziękujemy też za zaufanie i cieszy mnie to, jak widzę kolejne filmy i widzę przede wszystkim, że to działa u Ciebie, bo się na to otworzyłaś. Tak, działa. Dziękuję bardzo. Oznaczymy Agę, gdzie możecie ją znaleźć i do usłyszenia w kolejnej ambitnej historii.